Jesteśmy na live, żywy rynek, a więc teraz decyzje, które są do podjęcia. Instrument złota, coś zupełnie nietypowego. Moi drodzy, zaznaczone linią taką poziomą, miejsce, w którym spodziewam się reakcji, właśnie tu jesteśmy, spodziewam się reakcji sprzedających. Ja tutaj będę chciał sprzedawać, jestem już w pozycji jako sell. Dlaczego? Jest to miejsce, w którym, uwaga, aktywują się stop lossy wszystkich tych, którzy sprzedawali wcześniej. Okay, ten ruch kupujący, który tutaj widzimy, dość mocny, impulsywny, jesteśmy na wykresie minutowym, okay, powoduje reakcję, czy też ci kupujący doszli do tego zakresu, przede wszystkim mówi się popłynność. Teraz moim celem będzie zebranie tej reakcji, dlatego że ci kupujący muszą zrealizować swoje pozycje, muszą zrealizować swój zysk. To oznacza, że chwilowo spodziewam się reakcji właśnie sprzedających, wejścia w pozycję zleceń sell. No i to jest ruch, który ja zbieram, ok? Więc zagrywam tam, gdzie są czyjeś stop loss, ewentualnie take profit. Podpinam się pod ten ruch, to mi pozwoli zrealizować zysk. Czy moim celem jest zrealizowanie 1000? Nie, to jest taki full, pokazuje ci full potencjał. Natomiast jeżeli będę miał jakieś 400 dolarów, będę chciał zamykać tą pozycję, bo to będzie po prostu wystarczające. Szybki strzał, szybki impuls 420, 540, 660, 720, 660, 540, jeszcze troszeczkę, 600. Chciwie podejdziemy, troszeczkę więcej. 540, come on. Nie realizuję jeszcze zysku. 420. Liczę, że ci sprzedający, jeszcze tutaj ta czerwona świeca jest bardzo fajną reakcją. 180, 300. Sprzedający to do, tutaj ta reakcja sprzedających troszeczkę mocniejsza powinna być. Tego się spodziewam. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, to jest wykres minutowy. Ta reakcja kupujących też była dynamiczna i sprzedający, i wyjście z tych pozycji i te stop lossy powinna doprowadzić do zdecydowanie większego ruchu, takie 50% całego tego zakresu, troszeczkę niżej, dam sobie chwilę. Tu potencjał był w najniższym poziomie 720 i w tych okolicach będę chciał zbierać pozycję. No jednak jest różnica pomiędzy, powiedzmy, 380 czy tam 400 dolarów a 700, więc gramy o 700 z grosza. 120. Nie obrażam się. Wiem, co chcę wykorzystać. Daję innym uczestnikom rynku zrobić to, co trzeba. 480, zbliżamy się, 500 znowu było z groszem. Come on! I teraz sprzedający troszeczkę i pykamy 600, 720. Jest! Proste? Proste. Trzeba wiedzieć, kiedy chcesz wykorzystać okazję, kiedy chcesz wykorzystać innych na rynku, ale trzeba o tym pomyśleć. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to robić mądrze, jak to robić z głową, zostaw komentarz trading i oczywiście obserwuj po więcej. A my będziemy szukali kolejnych okazji. Do zobaczenia. Cześć.